Cześć kochani, witajcie z Parku Ryckiego. Odzywam się do was, żeby wam cokolwiek nagrać, żebyście cokolwiek mieli ode mnie. Siedzę sobie, tak jak widzicie, w parku. Pokażę wam krajobraz. Jest ogólnie, powiem wam, ciepło, ale nie jest gorąco, bo jest tylko 24 stopnie. W aplikacji mi tyle pokazywało. Więc jest fajnie, popadało w nocy trochę, powiem wam szczerze, popadało trochę, jest tak fajnie rześko. Co wam powiem, to zaraz, bo chyba, nie, pojechał dalej, to jakiś, wiecie, rowerzysta jechał. Czemu nie nagrywałam ostatnio, się spytacie? Po prostu jakoś tak nie miałam okazji, czasu, ale postanowiłam, że coś wam nagram, żebyście wiedzieli, co u mnie słychać. U mnie wszystko dobrze, słuchajcie, dalej mieszkam u brata. Żeby nie było, to do cioci dzwonię cały czas, codziennie praktycznie rozmawiam z nią. Ciocia już chodzi o własnych siłach. Powiem wam, że myślałam, że dłużej zejdzie jej to, żeby, wiecie, stanąć o własnych nogach po takim wypadku. Chociaż to i tak było długo, bo 2 miesiące od 1 czerwca, 2 miesiące po wypadku dopiero stanęła na nogi, czyli w sumie, no dzisiaj jest który? 20? To jakieś 3 tygodnie temu stanęła na nogi. Chodzi, wiecie, na razie sobie po mieszkaniu, czasami tam po takie drobne zakupy wyjdzie, na dworze też chodzi, także już jest lepiej. Dziękuję wam za te wszystkie życzenia zdrowia dla mojej cioci, na pewno się jej to przydało i przyspieszyło jej powrót do zdrowia. Bardzo wam wszystkim dziękuję. I co jeszcze? Tak ogólnie to powiem wam szczerze, że nic takiego się nie dzieje. Wszystko jest ok. Żyję, jak widzicie, żyję. Teraz właśnie idę do jednego sklepu, ale że sobie, wiecie, siedzę na ławce, to sobie pomyślałam, że nagram dla was tak króciutko, żebyście wiedzieli, co tam u mnie słychać. W najbliższym czasie szykuje mi się też wyjazd do Warszawy, ale to nie będę chyba z tego filmu nagrywać, bo jadę tam w konkretnym celu. Chyba że może jakieś zdjęcia zrobię, to wrzucę na Instagrama. Polecam obserwować Instagrama. Link wam wrzucę w opisie filmu do mojego Instagrama, jakbyście chcieli, bo myślę, że tam jakieś jedno, może dwa zdjęcia się pojawią. W ten długi weekend, co był, to słuchajcie, wyjechałam, nie było mnie. Fajnie spędziłam czas, bo z bratem, sam na sam. Nie filmowałam nic, bo tak jak mówię, to był czas dla mnie i brata. Postanowiłam sobie taki reset od telefonu zrobić i nie nagrywać wtedy nic. Może kiedyś jeszcze coś nagram, może jeszcze kiedyś pojadę w to miejsce. Byłam, słuchajcie, w Olsztynie, koło Warmii tam co jest, bo wiem, że Olsztynów jest trochę w Polsce. Było bardzo fajnie. Na Messengerze u dziewczyn od Marty są 3 zdjęcia, które tam pokazałam. Ja je sobie, wiecie, wezmę je sobie, prześlę do zdjęć i wam rzucę na Instagrama, tak żebyście i wy mogli zobaczyć, co tam fajnego było. Tam były tylko 3 takie fajne zdjęcia, bo ja wyjechałam w piątek rano i wróciłam już w niedzielę wieczorem, bo brat w poniedziałek musiał iść do pracy, czyli wczoraj. Także wiecie, długo tam nie byłam, ale mam nadzieję, że jeszcze tam kiedyś będę. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj kończę, bo chyba złapie mnie deszcz za chwilę, także muszę dojść do tego miejsca, do którego mam dojść w miarę szybko. Także
Ja kończę, życzę Wam miłego dnia, pogody ducha, zdróweczka, słoneczka i myślę, że do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!